Księga Wyjścia, rozdział 9. Pan powiedział do Mojżesza: Idź do Faraona i przemów do niego. To mówi Pan, Bóg Hebrajczyków. Wypuść mój lud, aby mi służył. Jeśli nie pozwolisz im wyjść i nadal będziesz ich siłą zatrzymywał, wówczas ręka Pana porazi twoje trzody na pastwiskach, konie, osły, wielbłądy, bydło i owce. Nastanie straszliwa zaraza. Pan jednak oddzieli trzody Izraela od trzód Egipcjan i nie padnie żadne zwierzę należące do Izraelitów. Pan już wyznaczył czas. Jutro Pan dokona tego na tej ziemi. Nazajutrz Pan zrobił tak, jak zapowiedział. Padły wszystkie trzody Egipcjan, a z trzód Izraelitów nie zdechło ani jedno zwierzę. Faraon kazał to sprawdzić i rzeczywiście spośród trzód Izraelitów nie padła nawet jedna sztuka. Mimo to Faraon trwał w uporze i nie wypuścił ludu. Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: Weźcie pełne garści sadzy z pieca, a Mojżesz niech w obecności Faraona sypnie nią w niebo. Uniesie się ona jak pył po całej ziemi egipskiej, a gdy opadnie na ludzi i na bydło, spowoduje wrzody pęczniejące ropą we wszystkich zakątkach Egiptu. Nabrali więc sadzy z pieca i stanęli przed Faraonem. Mojżesz sypnął nią w niebo i stała się ropiejącymi wrzodami na ludziach i na bydle. Wróżbici nie mogli stanąć przed Mojżeszem z powodu wrzodów, gdyż nawet ich dotknęły, jak zresztą wszystkich Egipcjan. A jednak Pan sprawił, że Faraon zaciął się w uporze i nie usłuchał ich, jak przepowiedział Pan Mojżeszowi.